Zagubiony pośród fal oceanu, Fort Boyard kryje w sobie wiele tajemnic i złoto, które mogą zdobyć tylko najlepsi. Dowództwo w forcie objęli Robert Gonera i Katarzyna Glinka. Pomagają im Passepartout, Paston i Monsieur Laboule. Wachtę na wieży zagadek trzyma Janusz Weiss. Tutaj każdy gra na rzecz drużyny. Gdy jeden z nich walczy wykonując swoje zadanie, pozostali pomagają mu obserwując jego zmagania na monitorach. Jeśli ktoś przekroczy wyznaczony czas na wykonanie zadania, staje się więźniem Fortu Boyard. Witam w forcie Boyard. To bardzo piękne, ale niebezpieczne miejsce. 100 lat temu ponoć jeden z przybyłych tu żołnierzy zgubił się w korytarzach i nie wyszedł z nich do dzisiaj. Mam nadzieję, że drużyna, która dzisiaj będzie walczyć o złoto Fortu Boyard, nie spotka ducha tego żołnierza. Cześć, Passepartout! Chodźcie, kochani, chodźcie, Robert czeka na nas. Witam was w forcie Boyard. Poznajcie Roberta Gonera. On objął panowanie tutaj w forcie. No i na pewno nie będzie chciał wam dać swoich pieniędzy. Jest groźny? To niestety prawda. Nie możecie jeszcze rozpocząć zabawy, gry, ponieważ brakuje wam kapitana. Czy macie jakieś podejrzenia, kto to może być? Niestety nie. Nic, nie było żadnych nic kompletnych. Dobrze, powiem wam tylko krótko. Jest to osoba, która już w dzieciństwie zagrała w serialu. Kochani. Rodzina zastępcza. Kapitanem waszej drużyny jest Ola Szwed! Ola Szwed. W programie Gwiazdy tańczą na lodzie pokazała, na co ją stać. Dziś pomoże swojej drużynie w walce o złoto Fortu Boyard. Damian Maliszewski uprawia amatorsko wspinaczkę górską i pływanie. Dorota Kuźniak lubi wyzwania i szybką jazdę na motorze. Dariusz Pękala już w dzieciństwie śnił sen, w którym próbuje zdobyć złoto naszego fortu. Katarzyna Kasica, fizjoterapeutka i dietetyk, chciałaby zwiedzić cały świat. Zacznie od Fortu Boyard. Bo ty ponoć w dzieciństwie oglądałaś ten program. Dlaczego? Podobał ci się? Oglądałam i chyba najbardziej podobała mi się taka atmosfera tajemnicy tego miejsca. No i naprawdę niesamowite zadania. Dobrze. Wszystko przed wami. Słuchajcie, ale czas już do pracy. Chcecie zdobyć złoto? Chcemy zdobyć złoto. Macie jakiś bojowy okrzyk przygotowany? Jasne. Fort Boyard! Świetnie. Laboule! Gong! Chodźcie. Bramę do złota otwiera 5 kluczy. Aby je zdobyć, uczestnicy muszą wykonać zadania i poprawnie odpowiedzieć na zagadki. Czas na wykonanie każdego zadania odmierza klepsydra. Skarbiec, oprócz krwiożerczych tygrysów, chroniony jest przez hasło, które można odgadnąć na podstawie słów wskazówek. Gra rozpoczęła się wraz z uderzeniem gongu. Od tej chwili zegar odmierza 40 minut, podczas których drużyna musi przebyć drogę do złota Fortu Boyard. Jak tam z waszymi lękami? Niczego się nie boicie? No, kilka mamy. Zobaczymy. Okaże jakie to są lęki? Szybciutko. Ja się boję pająków. Bardzo pająków. Ja się wężów boję. Wężów. No nic, wszystko będzie. Dariusz, płynąc tutaj łodzią, skąpałeś się trochę w oceanie? Jeszcze nie. O, siedziałeś w środku bezpiecznie. Tak, tak. Bardzo niedobrze. Passepartout? Dobrze, będziemy. Słuchajcie. Zaraz wam zejdą te uśmiechy z twarzy. Oby nie. Uwaga. Oby nie. Uwaga. Czas wyznaczony na to zadanie odmierza ten zegar wodny, klepsydra. Uwaga, czas, start. Klucz jest w jakiejś kapsule. Trzeba przerabiać na wodę. On już chyba wie.
Powiedz mu, że się nie odwracasz. No, nie odwracaj się, rób to tyłem. Dokładnie. On jest inny, to nie przekroczy, bo to może się... Super, Darek! Nie odwracaj się, Darek! Nie odwracaj się, nie odwracaj się, rób to tyłem wszystko! Dokładnie. Tak, tak, tak. Ostrożnie! Najważniejsze, żeby trzymał się. Masz mu trzymać równowagę! O, jak to on jest? Niestety nie, była strasznie zimna. Niestety nie, ale macie pierwszy klucz. Brawo. Gratulacje. Kochani, biegniemy dalej, chodźcie. Mamy pierwszy klucz. Pierwszy klucz. Fort Boyard jest pełen złota. Twoim kluczem do niego jest SMS o treści wygrana. Wyślij go właśnie teraz pod numer 7298 i wygraj 2000 zł w tym odcinku, a może nawet 10 tysięcy w finale. Ty też możesz zdobyć złoto Fortu Boyard. No i co ty na to? Mamy pierwszy klucz. O, koniec. Jest taka Derek drużyna, jest która trochę mokry. Dobrze, ale to tylko szczęście żółtodziobów. Obiecuję wam, że teraz nie pójdzie tak łatwo. Damian, masz to, czego chciałeś. Ojej. Słyszałem, że masz doświadczenie w włamywaniu się do skarbców bankowych. Czy to prawda? Tak, to prawda. Okradłem kilka banków. Będziesz miał szansę to zrobić, jeśli zdobędziesz ten klucz. Pomoże ci w tym to urządzenie. Trzy razy musisz to nacisnąć. Wejdziesz przez te drabiny. Tam na górze będziesz wiedział już, o co chodzi. Okej. Dobrze. Trzy razy. Okej. Jeżeli dotkniesz podłogi, niestety drzwi się nie otworzą i staniesz się więźniem. Powodzenia. Czas start. Słuchajcie, gdzie jest klucz? Klucz jest w tym pojemniku, który stoi na środku w czerwonych ramkach. Aha. Kurczę. Musisz się tam dostać. Musisz koniecznie zejść na dół, ale... Musisz się wrócić. Musisz się wrócić. Wrócić? Tak, szybko, szybko, bo masz prawie połowę czasu. Musisz przejść pod drabiną, trzymając się jej. Ale musisz zejść o drabinę, spokojnie, spokojnie. Masz jeszcze trochę czasu. Musisz sześć po drabinie, trzymając się rękami. Trzymaj się rękami drabiny. Tak. Od spodu. Od spodu? Tak, tak, od spodu, tak, tak, Darek. Tak, od spodu. Tak, dokładnie. Dobra, okej. Cholera. I niczym nie możesz dotknąć podłogi, więc podbij nogi. Tak, 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 tak. Dalej, dalej, dalej. Dalej, dalej, dalej. Brawo. Świetnie, teraz uważaj, bo to jest teraz jest hamak, to jest najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze, uważaj. Wiem, wiem. Utrzymaj równowagę. Trzymaj się. Jesteś już. Połóż się na tym najlepiej. Pospiesz się, bo masz bardzo mało czasu. Trzy razy. Tak, uważaj, żeby mnie nie spadło. I uważaj, żeby cię na nie spadło. Zostaw szkło na karty. Świetnie, świetnie. I wracaj do samego. Wracaj szybko, wracaj.
się, słuchaj, jak w Mission Impossible? Tak, dokładnie. Najtrudniejsze. Ale trochę ci się ręce drzemią. Najtrudniejsze, bo ostatnio. Słuchajcie, naprawdę jesteście nieźli, mamy dwa klucze. Chodźcie. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Muszę powiedzieć, że stęskniłem się tutaj za ludźmi, ale już nadbiegają. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchaj, jest tak, że gdy przebywam tutaj na tej wieży, to w samotności wymyślam najróżniejsze zagadki. Jedną przygotowałem dla Ciebie, ale mam też zagadkę, którą mam dla siebie samego. Ta zagadka brzmi, co tak szumi? Może to może. Odpowiedź brzmi może. Pytanie, ale to bez punktów na razie. Właściwie to jest ocean. Jaki? Spokojnie. No to co? To zostawmy to, ponieważ to nie było punktowane. A teraz już zagadka dla ciebie. Posłuchaj. Już z natury dość pokrętna, do wielu zadań niezbędna. Chodzi po niej kuglarz śmiało, a zwinąć ją można całą. Co to jest Lina, czas Lina, startu? Lina. Podpowiedź. Wskazówka. Lina! 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 Dość pokrętna. Klucz, podpowiedź. Chodzi po niej kuglarz śmiało. Zwinąć ją można. Lina! Brawo, jest to Lina! A podpowiedzi by nie było, byłoby wyrzucenie klucza do morza. Brawo! Powodzenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobra wiadomość dla twojej załogi. No i cóż, proszę państwa. Tak to jest, a to jest Ocean Atlantycki. To oczywiście poza konkursem. Udało się. Brawo, tak. Spotykamy się przy następnym zadaniu. Lecimy, biegniemy dalej. No jak tam? Znowu się udało. Trzeci klucz. Słuchajcie, wasza szczęśliwa pasta właśnie się skończyła. Uważajcie na mnie. Bywam niebezpieczny, w szczególności jak ktoś chce zabrać mi złoto. Olu, podobno twoim bohaterem jest Zorro. Prawda to? Tak. Okej, za chwilę będziesz miała szansę dorównać mu w sztuce władania szparę. Proszę bardzo, to dla ciebie. Powodzenia. Passepartout, tylko nie zrób sobie krzywdy. Musisz trafić prosto w serce. Pamiętaj, jak zwykle. Uwaga. Czas. Start. Zapilnuję czasu. Jak ja będę. Koniec. Jak było?
Fenomenalnie, ale słuchajcie, ja ogólnie rzecz biorąc mam problem z balansem, bo mi szaleje błędnik. Kochani, ale jesteście świetni, bo macie czwarty klucz. Biegniemy dalej, tak? Dalej, lecimy. Poprawia nam się średnia. Wiecie jak burza. Ale pamiętajcie, że burza ma to do siebie, że trwa bardzo krótko. Nie nasza. Okej, okay, następne zadanie. Dorota, słyszałem, że uwielbiasz jeździć na motorze. Tak. Dobrze, przy tym zadaniu poczujesz się, jakbyś jeździła motocyklem po polu kukurydzy. Slalomem. Passepartout. Powodzenia. Czas, start. Słuchajcie, a nie... Klucz, słuchaj, jest naprzeciwko ciebie jest klucz, dokładnie. Bawiasz pełne wiadro. I przechodź, i szybko, i szybko. Kurde. I szybko, wrócisz drugi raz i napełnisz jeszcze raz. I szybko. Dobrze. Przebieraj go tak, no. Super. Dobrze, i wsyp. Ta wartość, powoli. Wsyp, jedno i drugie. No jak to wsypać, kurde? Spokojnie, najpierw jedną, potem drugą. O tak. I drugie. Szybko z powrotem. Bo drugie do góry właśnie się zakaczy. I... Sporo czasu jeszcze. Jeszcze sporo czasu. Masz jeszcze dużo czasu, nic się nie ma. Zakaczyłaś się. Podnieś to do góry. Pociąg mocno do siebie, nie przejmuj się. Pociągnij mocno do siebie. Jest, dobrze. I napełniaj. Szybciej troszeczkę. Szybko, masz połowę czasu. Szybciej, bo szybciej drugi. Jeszcze więcej nabierz. Nabierz trochę więcej. Słuchaj, masz 2/3 czasu minęło, więc ruszaj się. Dorota, raz, dwa. Ciężkie? To ciężkie i tak trzeba było wysoko, jestem za niska. Słuchajcie, nic się nie dzieje, bo i tak macie ile? Cztery klucze. Tym razem się nie udało, biegniemy dalej. Chodźcie. No i co? Zdobyliście klucz? Burza troszkę się zatrzymała, burza, ale na pewno się jeszcze rozpędzi. Wiem, że trwa krótko. Ale się na pewno rozpędzi. Dobrze, ale będzie coraz gorzej. Teraz podnosimy poprzeczkę jeszcze wyżej. Kasia. Lęk wysokości to chyba jeden z najgorszych lęków, które można mieć. Teraz sprawdzimy, czy go masz, w jakim stopniu go masz. Kiedyś miała.
trzymamy kciuki. Paszportu. Piąty klucz. Wchodzimy. Trzymaj się. Dawaj, dawaj. Czas start. Bardzo niebezpieczne. Jest dobrze, jest dobrze. Nie przesuwa linę, nie przesuwa linę. Słuchajcie, ekstremalne zadanie. Zastanawialiśmy się, czy oglądałaś jakieś widoki? Tak, nie miałam czasu. Na pewno był piękny. Słuchajcie, jesteście genialni, naprawdę. Kasiu, super, gratulujemy. Damian, ty na wieżę, a my mamy piąty klucz. Biegniemy dalej. Fundatorem nagród jest producent serii kosmetyków dla mężczyzn Daxman. Jest pełen złota. Twoim kluczem do niego jest SMS o treści wygrana. Wyślij go właśnie teraz pod numer 7298 i wygraj 2000 złotych w tym odcinku, a może nawet 10 tysięcy w finale. Ty też możesz zdobyć złoto Fortu Boyard. Proszę Państwa, jesteśmy we Francji. To jest takie miejsce, gdzie się bardzo dobrze jadę. I właściwie siedząc tutaj samotnie w wieży, powinienem coś ugotować dla moich gości. Myślałem o ślimakach. Ślimaki o tej porze roku zaś się smakują wyśmienicie, jeżeli są podane z masłem, czosnkiem i z pietruszką. Ale uwaga, chyba ktoś idzie. Witam, witam moich gości bardzo serdecznie. Proszę bardzo. A, kłaniam się, kłaniam. Moje uszanowanie. Witam. Witam cię. Zapewne zależy ci na zdobyciu klucza. Bardzo zależy. Mam coś dla ciebie.
jeżeli istotnie zasłużysz na to. Oto upragniony klucz, a oto zagadka. Słuchaj uważnie. Jest jak skrzydło, lecz nie lata. Jest jak mocna, wielka szata. Łapie się weń oddech nieba, gdy popłynąć do żagiel. Trzeba! Żagiel! Nawet nie zdążyłem powiedzieć, czas start to jest żagiel przed czasem. Brawo! Słyszysz te okrzyki z dołu? Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się, pozdrów całe towarzystwo. Pozdrowie. Ode mnie bardzo serdecznie. Ekipa bardzo zmęczona, ale zadowolona z siebie. Ile macie kluczy? Sześć. Zaraz będziecie mniej zadowoleni. Naprawdę jestem wściekły. A to zadanie, które was czeka? Mogę coś powiedzieć? Chcecie zdobyć to złoto? Chcemy. Musimy. Dobrze. Dam wam taki magiczny kluczyk. On nie jest jednym z tych kluczy, który otwiera skarbiec. Proszę bardzo. To jest klucz do zapięcia do roweru. Powodzenia. Paszpartu? Podpowiadajcie. Czas start. Pełen złota. Twoim kluczem do niego jest SMS o treści wygrana. Wyślij go właśnie teraz pod numer 7298 i wygraj 2000 zł w tym odcinku, a może nawet 10 tysięcy w finale. Ty też możesz zdobyć złoto Fortu Boyard.
Damian, to dla ciebie. Niestety, nie wykonasz tego zadania. Paszportu, otwórz drzwi. Czas, start. Jest. Dawaj, 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 dawaj. Poczekajcie, gdzie jest klucz? Co? Gdzie jest klucz, słuchajcie? Musisz złapać się tego, co jest tam podwieszone. Iść i pedałować rękoma. Ojej. Słuchaj, musisz wejść, złapać się, pedałować rękoma. Chodź. O to chodzi. Do. Po szynie. Klucz jedzie po szynie. Jedzie do ciebie. Nie, jak dojedziesz do końca. Synchronizuj ruchy. To nie jest łatwe zadanie. Dawaj. Na pośrodku będzie mógł zniknąć. Nie myśl o tym, że jesteś zmęczony, tylko o tym, że to wzrok. Po środku będziesz mógł odpocząć przez chwilę. Ale tylko przez chwilę, bo masz mało czasu. Musisz zacząć jeszcze raz. Niestety, ale ktoś kontroluje czas. Jeszcze trochę czasu, no, po także powolutku. Spokojnie. Musisz walczyć. Zleciał. Dobra, wracaj, Damian. Damian, wracaj. Wracaj. Ale i tak byś najały, dawaj. Sorry. Ale powiedz, dlaczego, co, że ręce, że bolały? Strasznie wolno rusza się, ta odległość bardzo powoli. To się rusza i... To chyba trzeba było mieć bardzo mocne ręce. Prowadzący miał rację, to jest niewykonalne. Raz trzeba mu przyznać rację, ale tylko raz. Tak. Tylko raz. Nic się nie stało, tak, bo i tak mamy bardzo duże klucze. Będziemy się starali. Jeszcze próbować. Biegniemy dalej. Biegniemy dalej. Paszportu, nie wiem, dlaczego jesteś taki zadowolony. Właśnie tracimy nasze złoto. Ile macie kluczy? 7. Paszportu, właśnie rozdaję wam klucze, które włożycie do tych zamków. Bardzo was proszę. Włóżcie 5 kluczy do zamku. Przesuń się. Słuchajcie, zdobyliście 2 dodatkowe klucze. Dostępu do skarbca, broni hasło, które musicie zgadnąć. Nie odgadniecie go bez słów wskazówek. Teraz te 2 klucze zamienicie na te słowa wskazówki, otwierając te skrzyneczki. Zróbcie to teraz. Proszę, dziewczęta. Które? Pierwsze 2 może. To jest szybki. Darek, udowodniłeś, że jesteś bardzo szybki. Ty idziesz na wieżę. Idziemy. Wiem na pewno, że ktoś jeszcze mnie dziś odwiedzi. Postanowiłem tutaj zastosować metodę dedukcji Sherlocka Holmesa. Wykluczam mężczyznę, bo już był. Obstawiam więc, że będzie to kobieta. I ze względu na koloryt miejsca uważam, że to będzie blondynka. Uwaga, już nadchodzi. Zobaczymy, czy moja metoda dedukcji mnie nie zawiedzie. Blond. Moje uszanowanie, zawiodła mnie metoda dedukcji. Mam nadzieję, do końca, że ciebie nie zawiedzie twoja intuicja, wiedza i rozum.
To jest kapsuła, na której bardzo powinno ci zależeć, ale najpierw musisz odgadnąć hasło. Słowa wskazówki, trzy podpowiedzi. Pierwsze, wiodą do miejsc, które chciałbyś odwiedzić. Dwa, gdy z nich wypadniesz, może dojść do katastrofy. I trzecia, ciągną się od miasta do miasta. Czas, start! Ścieżki, drogi, źle. Ulice, nie. Trasy, nie. Miasta do miasta się ciągną. Gdy z nich wypadniesz, może dojść do katastrofy. Wypadniemy ze szlaku, z tego toru. Jeszcze raz? Z naszego toru. Tak? Czyli słowo brzmi? Tor. Ry. Tory. 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 Brawo. Brawo. To jest swoje. Dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i powodzenia. I na dół i oby tak dalej. Oby. Proszę państwa, to wszystko na dziś. Wydaje mi się, że zagadki, które wymyśliłem, nie te dla siebie, to były trudne. Dla uczestników są zbyt łatwe. Pomyślę o czymś bardziej zaskakującym. Na przykład wilk, koza, kapusta lub coś w tym rodzaju. Dorota, przed wami pierwsza przygoda. Być może dla ciebie przygoda życia, chociaż słyszałem, że skakałaś już na bungee. Trzeba było długo czekać. Skakałam, czekałam 6 godzin na to. Ale to ty się nie mogłaś zdecydować, czy nie. Przygotowania to była tak długo trwały? Kolejka po prostu taka. Tutaj dzięki Antuanowi przygotowania trwały bardzo krótko. Tak. U nas skoczysz od razu. Niestety. Niestety. Musisz mieć cały czas otwarte oczy, ponieważ podczas lotu musisz złapać kapsułę tak. Z kolejnym słowem wskazówką. To już wiesz. I nie będzie drugiego skoku. Bądź uważna, otwórz oczy, skacz. Otwórz oczy, nie bój się. O, specjalnie słońce dla ciebie wyszło! Nie zapadaj. Dawaj, dawaj! Odwagi! Popatrz na nas, popatrz na nas! Nie, nie patrzy na ten. Patrz na zagadkę. Patrz na zagadkę. Nie Możesz! Nie. Oczy otwarte! Oczy otwarte! Oczy otwarte! Naprawdę, jesteśmy dumni, cieszymy się bardzo.
Ola, spójrz na dół. Widzę. Widzisz te kociaki? Mrał. Ładne, co? Wyglądają jak pluszowe zabawki, co? Cudne są. Twoim zadaniem będzie w pewnym momencie puścić rączki, wyciągnąć je do przodu i złapać kapsułę ze słowem wskazówką, która wisi o tam. Wszystko jasne? Wszystko jasne. Dasz radę. Czas. Start. Do roboty. Słuchajcie. Okay. Nie puszczamy liny. I hop. I puszczamy. Hop. Czekaj. I hop. Na raz. Tak. Musicie się sprężać, bo tutaj to jest ograniczone. I hop. Dobrze. Puszczamy. Puszczamy. Całkiem, całkiem. Jeszcze. I hop. Kochani, najlepiej, żebyście ciągnęli tę linę w dół. Jeszcze. Bardzo dobrze. Puszczamy. Puszczamy. Jeszcze kawałek. Wam idzie, naprawdę. Super. Uwaga. Super. Jest nasza. Ola. Nie, jeszcze nie. Bardzo dobrze. Super robota. Słuchajcie, zabawa jak ja nie mogę. Ja chętnie się tu jeszcze pochusztam. Witam ponownie przed bramą prowadzącą do Złota. Witamy. Jesteście naprawdę dobrzy, muszę to przyznać z przykrością. Dziękuję. Ile macie słów wskazówek? Pięć. Aż pięć. Tak. Teraz opowiem pokrótce o naszych zasadach. Słuchajcie uważnie, bo to bardzo ważne. Kiedy opuszczę te dźwignie, brama prowadząca na ten dziedziniec zacznie się otwierać. Od tego momentu rusza zegar i macie 3 minuty na to, żeby poprawnie ułożyć hasło. No i zbierać złoto. Jeśli oczywiście hasło będzie poprawne, to złoto sypnie się ze skarbca. Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga dotycząca waszego bezpieczeństwa. Kiedy czas minie, brama zacznie powoli opadać. Kiedy opuści się do poziomu, kiedy trudno będzie się przez nią przecisnąć, a w środku będzie jedna osoba, niestety będę zmuszony zwolnić te dźwignie bezpieczeństwa, co oznacza, że tracicie wszystko. Więc bądźcie uważni, i do dzieła. Pozdrawiam. Felindra, schowaj tygrysy. Pierwszy raz. Tory. Druga. Sklep. Tory. Trzy minuty macie. Szybko. Tory. Coś już wiecie? Nie. Ola. Wagon. Wars. Wagon. No, wars. Okienko. Wars. Jesteście pewni? Tak. Wars. 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 Okienko. Tak. Wars. 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 Słuchajcie, jesteście naprawdę pewni? Jesteście pewni? Możecie wziąć jeszcze jedną wskazówkę. Ryzyk, ryzyk. Kochani, trzeba podjąć szybko decyzję. Tak. Na pewno? Słuchajcie, weźcie sobie na wszelki wypadek jeszcze jedną słowo wskazówkę. Okej, dobra. Zgadzam. Będziecie mieli pewność albo może was coś zaprowadzi. Podaj nam. Trzymajcie. Szybciej, bo czas ucieka. Złoto na was czeka. Szukajcie hasła właściwego do tych wszystkich słów wskazówek. Wąskotorówka. No i co? Wąskotorówka. Nie, to teraz już słowo wygryza. Dorota? No, następna słowa. Szybko. To już nie ma co. Szybko. Słuchajcie, powtarzam. Wąskotorówka, okienko, lokomotywa. Sklep, oczekiwanie. No oczekuje się na jakieś jedzenie, na nie wiem, no nie wiem. Mi się to skomuło. Wąskotorówka, oczekiwanie. Oczekiwanie, kochani, oczekiwanie, może coś z tym. Oczekiwanie.
Oczekuję. Na co się oczekuje? Kolejka! Kurczę. Szybko! Szybciej, kochani, ustawiajcie się szybciej, bo czas ucieka. Ustawiajcie się, jeszcze szybko. Szybciej. Jeszcze szybciej, kochani, czas leci. Szybciutko. Macie wszystkie litery? Szybko. Jesteście pewni, że stoicie poprawnie? Tak. To jest wasze hasło? Tak. Dobrze, Felindra, przekręć głowę tygrysa. Wam nikt nie zabierze. To są wasze pieniądze. Byliście bardzo pomysłowi. Niestety dzięki temu my z Pastą i z Passepartout straciliśmy trochę złota. To przez was. Wybaczcie. My się z tego powodu bardzo cieszymy. Dobrze. Teraz policzymy to złoto. Tam jest wyświetlacz, możecie zobaczyć. Tam jest licznik tych pieniędzy. Ile ich będzie? Zobaczmy. Uwaga. Jak się czujecie? Świetnie! Olu, powiedz, jak ci się podobało w forcie? Nie mogłam sobie wymarzyć lepszej drużyny, to po pierwsze. Aha. Po drugie, niesamowite wrażenia i niesamowite emocje. I na pewno będzie to jedna z przygód mojego życia i nigdy tego nie zapomnę. Dobrze, słuchajcie. Precz z moich oczu. Uwaga, żeby się nie wysypały. Zaraz do was dołączę. A powiedz, Robert, ty byś tak skoczył na bungee do tygrysów? Słuchaj, ja robię to codziennie przed śniadaniem. Zapewniam cię, że to lepsze niż filiżanka kawy. No tak, a ja z kolei połykam ognie chodząc po linie. No widzisz, to znaczy, że wybrali najlepszych prowadzących do programu Fort Boyard. No właśnie. Idź już do Łodzi, a ja tu zostanę. Do zobaczenia. Skoczę sobie drugi raz na bungee do tygrysków. Do zobaczenia.